Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na rozmowę dnia. Gościem programu jest dzisiaj Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, były działacz opozycji demokratycznej w PRL, odznaczony dzisiaj Krzyżem Wolności i Solidarności. Witam Pana, dobry wieczór. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Co dla Pana osobiście oznacza to odznaczenie? No to jest oczywisty honor i zaszczyt, jak dzisiaj koleżanki, koledzy dostawali to odznaczenie, ja razem z nimi, były wyświetlane życiorysy, biogramy każdego z odznaczonych i te biogramy pokazywały, jak trudną drogę kiedyś musieliśmy przechodzić w latach PRL-owskich, państwa totalnego i jak wielką cenę niektórzy z nas zapłacili. No, mnie los oszczędzał od takiej wielkiej ceny, ale niektórzy płacili i zdrowiem, a i życiem. Więc tylko za to płacili, że się opowiedzieli po stronie prawdy i po stronie ludzi i rozwoju kraju. Że te honory są mocno spóźnione, biorąc pod uwagę, że już przecież kilkadziesiąt lat mija od tamtych czasów, kiedy aktywnie działał Pan w opozycji. Proszę zwrócić uwagę, że te odznaczenia najwyższe przyznaje prezydent Rzeczpospolitej i był taki okres, że prezydenci Rzeczpospolitej, pomijając oczywiście świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to nie byli ci prezydenci, od których chciałbym otrzymać taki krzyż i myślę, że wielu z moich kolegów, koleżanek też nie chciałby z ich rąk otrzymać takiego znaczenia. Po 1989 roku, czyli po tym przełomie, no przypomnijmy, że w opozycji Pan publikował w drugim obiegu, był Pan redaktorem, dziennikarzem i po 1989 roku pozostał Pan dziennikarzem, zarządzał Pan mediami, a teraz otrzymał Pan zadanie reformy mediów publicznych. Kiedy rozmawialiśmy na ten temat w kwietniu tego roku, przedstawiał Pan harmonogram tych zmian, przyjmowania kolejnych ustaw, wprowadzania kolejnych przepisów. No już mniej więcej dwa miesiące później ten plan był nieaktualny. Przypomnę, pozwoli Pan naszym widzom, że okazało się, że jest konieczna notyfikacja Unii Europejskiej, co jak Pan mówił, może potrwać od 8 miesięcy do 1,5 roku, albo nawet dłużej. Nawet dłużej. Co w takim razie w tej chwili dzieje się z pakietem przepisów ustawy? W tym roku zostały stworzone jakby dwa projekty, jeżeli chodzi o kwestię opłaty radiowo-telewizyjnej, czy tak zwanego abonamentu, bo wiemy, że z tym sytuacja jest najgorsza. Znaczy media publiczne mają wiele chorób, ale jedną z najpoważniejszych jest brak stabilizacji finansowej. W związku z tym to trzeba w pierwszej kolejności naprawić. Powstały w tym roku dwa projekty. Jeden, o którym Pan wspomniał, który wymaga notyfikacji w Brukseli, czyli to jest projekt wiążący opłatę audiowizualną z rachunkami za prąd. To jest projekt, który przygotował zespół pod moim kierownictwem. On jest w podkomisji sejmowej, ale decyzja kierownictwa politycznego państwa jest taka, żeby tego projektu nie uruchamiać, ponieważ w obecnym stanie stosunków z Unią Europejską to negocjacje mogą trwać bardzo długo i z niewiadomym efektem, a wprowadzać go w życie bez notyfikacji jest dla Polski niebezpieczne. Kierownictwo państwa, czyli rząd, premier? Tak, no, najwyżsi politycy, którzy no, decydują o tym, jaki jest kierunek i tempo zmian. I drugi projekt, który powstał w Telewizji Polskiej, w Pana instytucji w Warszawie, zespół ekspertów, których powołał prezes telewizji Jacek Kurski, opracował projekt tak zwanego uszczelnienia abonamentu, czyli tego prawa, które obowiązuje w tej chwili, bo przypomnę i to warto cały czas przypominać, że cały czas obowiązuje prawo, które nakazuje każdemu gospodarstwu domowemu płacić 22 w tym roku 22,70 zł miesięcznie na rzecz telewizji i mediów publicznych. Na czym to uszczelnienie ma polegać? Ponieważ w tym projekcie były różne uprawnienia kontrolne, bardzo rozbudowane, to również ten projekt nie zyskał aprobaty kierownictwa politycznego i trwają poszukiwania innego rozwiązania, które być może przyniosą efekty za parę miesięcy. Na razie będziemy próbowali egzekwować obowiązujące prawo, ale bez żadnej nowelizacji.
prace nad tymi, nad tym kolejnym projektem przejmie prawdopodobnie, bo już częściowo przejęła, posłanka Elżbieta Kruk, szefowa Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. No i myślę, że ona najlepiej by odpowiedziała na pana pytanie. Rada Mediów Narodowych, której mam zaszczyt przewodniczyć, oczywiście będzie pomagać w tych pracach, podobnie jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, podobnie jak eksperci w mediach publicznych, ale rola wiodąca przechodzi do parlamentu. Żeby doprecyzować, żebym miał jasność, trwają prace nad takim systemem tymczasowym uszczelnienia poboru abonamentu, natomiast kwestia opłaty audiowizualnej jest odłożona w przyszłość, bliżej nieokreślono w tej chwili. Nie, w tej chwili trwają w ogóle prace nie nad tym, jak uszczelnić, ponieważ jak mówię, ten projekt uszczelnienia nie zyskał aprobaty ze względu na pewną jego zbyt rozbudowaną część kontrolną, tak bym to określił. Czy obawiali się państwo reakcji społeczeństwa? Tak, oczywiście nie należy wchodzić. Przecież chodzi o to, żeby ludzie nie przyjmowali tego jako przymusowej daniny, jakie dodatkowo nałożonej, tylko żeby rozumieli rolę mediów publicznych i chcieli je finansować ze względu na to, co otrzymują w zamian, tak? Jako widzowie, słuchacze. Tak? A ten projekt zbyt jakby mógł spowodować sytuacje konfliktowe, dlatego został też odłożony na bok i trwają w tej chwili dyskusje wewnętrzne w parlamencie, jaką znaleźć inną drogę rozwiązania problemów finansowych mediów publicznych. Myślę, że za parę miesięcy, 3-4 miesiące ta droga będzie jakoś wytyczona, a pracami, jak powtórzę, w tej chwili kieruje pani przewodnicząca Elżbieta Kruk. A czy zastanawiał się pan na tym, jak przekonać w takim razie Polaków do tego, że warto płacić tę opłatę, niezależnie jak ją nazwiemy, która pozwala działać mediom publicznym, jak dotrzeć do świadomości, do przekonania, że jest to... To w pewnym sensie jest pana zadanie. Między innymi oczywiście, nie tylko pana, czy wszystkich pracowników Telewizji Polskiej, dlatego że oraz Polskiego Radia, rzecz jasna, dlatego że możemy przekonać wszyscy razem, bo to jest my wszyscy pracujemy niejako na rzecz tych mediów, czy w tych mediach bezpośrednio, tak jak pan, czy na rzecz mediów publicznych, tak jak ja, możemy przekonać dobrym programem, tak? Czyli tym, co oferujemy jako media publiczne. Oczywiście wiemy, że mamy ograniczenia finansowe, jedno z drugim jest jakoś związane. Nawet ale, bardzo. Tak, ale nie możemy mówić, dajcie nam pieniądze, to za 5 lat dostaniecie dobry produkt. Starajmy się już ten produkt zrobić teraz lepszy niż jest i pokazać, zobaczcie, moglibyśmy robić jeszcze coś lepszego, tylko dlaczego? Patrzcie, ten abonament, to pamiętajcie o tym obowiązku, było nie było obywatelskim, tak? I zresztą przypominam, że to jest na gospodarstwo domowe kwota, która jest równoważna, nie wiem, 2 małym kawom miesięcznie, tak? Więc to naprawdę nie jest poważne obciążenie. A czy myśli pan, że w tej chwili przynajmniej część osób uważa, że ta oferta mediów publicznych jest niewystarczająca i dlatego nie płacą abonamentu, czy bierze się to z jakichś innych przyczyn? Ja myślę, że ludzie w ogóle mają taki odruch niepłacenia. To jeżeli mają jakiś pretekst, wystarczy pretekst, tak, to chętnie ulegają takim pretekstom, żeby nie płacić. Ja przypomnę wezwanie byłego już premiera Donalda Tuska o tym, właściwie sugestia, może nie wezwanie, sugestia, żeby nie płacić abonamentu i bardzo chętnie z tej sugestii obywatele skorzystali. Niestety, trzeba patrzeć realnie. Jeżeli nie przekonamy dobrym programem i dobrą ofertą, to być może tej spirali śmierci, jeśli chodzi o abonament, nie przełamiemy. Bo proszę zwrócić uwagę, że myśmy się znaleźli w sytuacji przez ostatnie 8 lat takiej, kiedy zdemontowano system finansowania mediów publicznych i wyjść z tej sytuacji jest trudniej, niż jakby budować go od nowa. Więc ja myślę, że tutaj po prostu jest bardzo trudno naprawiać to, co zostało z premedytacją popsute przez rządy Platformy i PSL-u, ale a zwłaszcza Platformy, bo to koncepcja była Platformy osłabiania mediów publicznych. Także bardzo trudno jest naprawić to, co zostało zepsute. Prawdopodobnie będą też trwały prace na
nad tym, żeby znaleźć rozwiązanie, które wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom ludzi, że te opłaty będą mniejsze, bo przy bardziej powszechnej ściągalności wtedy można prawie dwukrotnie albo i nawet więcej niż dwukrotnie zmniejszyć ten abonament, żeby już prawdę mówiąc prawie był nieodczuwalny. A jednym z zarzutów, które pojawiają się, ale nie twierdzę, czy on jest zasadny, czy nie, jest ten o upolitycznieniu mediów. Czy pańskim zdaniem media publiczne są upolitycznione, czy były upolitycznione? A niech pan mi powie z tego punktu widzenia, jeżeli spojrzeć, kiedy były nieupolitycznione media publiczne. Zawsze się zajmowały polityką. Ja się nie boję upolitycznienia mediów, bo one muszą się zajmować polityką. Czy zajmowanie się polityką jest upolitycznieniem? Nie jest upolitycznieniem, jest po prostu normalną funkcją mediów publicznych, żeby pokazywać życie polityczne. Prawdopodobnie chodzi panu o upartyjnienie czy stronniczość. Tak? Jeżeli o to panu chodzi, to przypominam, że do wyborów w ubiegłym roku, do jesieni ubiegłego roku, przez wiele, wiele lat, mniej więcej 1/3, jak pokazały wybory, nawet większa część niż 1/3 społeczeństwa, była wykluczona z mediów publicznych. Nie miała tam głosu, nie mogła przedstawiać swoich argumentów, swojej oceny tego, co się dzieje. W tej chwili ta równowaga jest przywracana. Jeżeli niektórzy to twierdzą, że głos prawicy, który się pojawia koło głosów lewicy, jest upartyjnieniem mediów, to ja bardzo przepraszam. To jest po prostu przywracanie normalności, a nie upartyjnienia. I z tym przekazem należałoby dotrzeć do widzów i do wszystkich osób, do wszystkich Polaków, ale, po to, aby przekonać, ale panie redaktorze, że polityka to jest na skórek. To, czym możemy przekonać się, czym powinniśmy przekonywać, to jest dobry program w debacie publicznej, ale nie politycznej, o ważnych sprawach. To jest w kulturze, to są oferty w obszarze kultury. To jest mecenat nad kulturą i tak dalej, że te pieniądze są kierowane głównie na to i na to zbierane. I to staramy się robić. Każdy nawet dobry program musi się kiedyś skończyć. Dobiega końca rozmowa dnia. Dziękuję panu bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję także Dziękuję. Państwu za uwagę. Do zobaczenia.